Przygotowujemy się do wyjścia. Pogoda ma być dzisiaj idealna po prostu. Zero wiatru, zero deszczu, zero śniegu. Minus 15-17 stopni, czyli do wytrzymania w miarę. Ubrania, cebulkę, damy radę. Zostawiamy jakieś zbędne rzeczy w schronie tutaj. Zbędnie w ogóle braliśmy śpiwór. Sam nocleg bez ubezpieczenia 20 euro, 5 plus 5 euro, opłata klimatyczna. Z ubezpieczeniem Alpendrive 13 euro plus 5 euro. Wtedy zimna płyta i kawa, herbata w cenie rano. Więc w sumie przyjemnie, fajna niespodzianka w miarę. Co do samego wejścia, mam nadzieję, że zdążymy w jakieś 6 do 8 godzin. Szlak jest przetarty, nie było żadnych opadów przez kilka dni. Tak do godzinki wyruszamy. Mam nadzieję, że już tutaj dzisiejszego dnia będę więcej trochę rejestrował. A co do samego podejścia tutaj do tego schroniska, nie było w ogóle żadnych trudności. Trzeba po prostu iść wydeptaną ścieżką, trzeba zabłądzić po prostu nie da się. Trzeba by naprawdę się sporo wysilić do tego. Więc nie mam żadnych problemów z dojściem z parkingu do tego schroniska. Problem się zaczyna przy wychodzeniu stąd, bo trzeba trafić na lodowiec w odpowiednie miejsce, żeby się nie wbić w czoło lodowca, które jest usiane szolinami. Tylko iść z lewej strony przy krawędzi. Tak w połowie drogi więc jak już się zaczyna sama podnóże góry, przejść na drugą stronę, znaleźć feratę i przedostać się pod kolejne schronisko. A to już będę w sumie mówił, jak już tam będziemy. Co mam teraz opowiadać. Dobra, te wiekówki to nie wiem. Dobra, to zaczynamy podejście, można by tak powiedzieć. Jesteśmy już na lodowcu praktycznie. Przed nami jakieś 6 godzin do szczytu. Mam nadzieję, że się uwiniemy w tym czasie. Ale co by nie, patrzcie się na pogodę. Wymarzona, zamówiona, wszystko jest. We'll be right back.
Tyle glup tu dzisiaj było i ty to zrzucasz. Też miałem taką ochotę. Nie wiem, dlaczego oni się tak czyli. Ach, jubla. Ciężko. Leśnik. Najgorzej będzie miał ostatni. Tak, dawaj. Daj też piąteczkę. Ja to wam piątki zbiję, jak my zejdziemy z tej sali i zrobię. Daj serialnie. Nawet jak nie zejdziemy, to zaliczone.